Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z zakupami kosmetycznymi z miesiąca marca. Tak jak wspominałam w poprzednim miesiącu, pokazywałam Wam zakupy z lutego, bo oczywiście kupuję kosmetyki też nie tylko z Oriflame'u i z Avonu, ale też z innych sklepów, innych marek. I tak stwierdziłam, że będę robiła taki po prostu co miesiąc. Myślę, że tak co miesiąc film tego typu. Zanim przejdziemy do filmu, to bardzo bym prosiła o subskrypcję, komentowanie i lajkowanie, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Także bardzo gorąco zapraszam, Was to nic nie kosztuje, a kanał się rozrasta. Teraz przejdziemy już do filmu. Mam tutaj całą siatkę, znaczy się pół siatki, niecała, różnych kosmetyków z różnych sklepów i kupione w, że tak powiem, na przestrzeni miesiąca, marca. To nie jest tak, że jednego dnia to kupiłam. I tak, no tutaj mało ciekawa rzecz, płatki kosmetyczne, te owalne, duże, bo obecnie właśnie używam i nie mam na zapasie, więc musiałam kupić, żeby mi nie zbrakło. Zwykłe takie z Lidla, Cien, 4,66 kosztowały, 70 sztuk. Ja takich dużych płatków używam do demakijażu twarzy, a mniejsze używam do demakijażu oka, oczu. Teraz przejdziemy tak. Tutaj ze sklepu Netto na wyprzedaży był rozświetlająco nawilżający mousse do ciała, świąteczne aromaty, piernik, imbir i cynamon. Po prostu święta się skończyły, teraz przed nami inne święta idą, bo jak nagrywam, to jest ostatnie dni marca, ale wiem, że już nic nie kupię, dlatego nagrywam. I ten mousse do ciała kosztuje 5,99 kosztował. Tu jest 160 ml, także go zostawię i bliżej świąt Bożego Narodzenia wyjmę i użyję. Tutaj jeszcze mam z Netto chyba. Coś jeszcze? Tak. Jeszcze mam krem do rąk z Bielendy. 50 ml, tylko jaka to jest seria, to ja nie wiem, bo to jest zaklejone. Musiałabym odkleić, ale to się też źle odkleja. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale jakiś regenerujący. Może z tyłu będzie coś pisać? Nie bardzo. Jest to regenerujący krem do rąk, mleczko waniliowe, figa i o zapachu mleczka waniliowego, figi i kwiatu pomarańczy. Także taki ciekawy krem, 50 ml za 2,40. A czego on na wyprzedaży był, to nie wiem, ale wzięłam sobie taki krem z Bielendy. Jeszcze z Bielendy kremów nie testowałam, także nie wiem, jak się tam mi sprawdzi. Także taki krem i to byłoby tyle z Netto. Teraz Wam pokażę zakupy z Actiona. Tutaj mam dwa suche szampony. Ja czasami stosuję te szampony, kiedy niespodziewanie muszę wyjść z domu, a mam włosy już takie nieświeże, to je używam. I one są niedrogie. Teraz była promocja, że jak się weźmie dwie, to wtedy za jedną sztukę płacimy 8 zł. A jakbyśmy tylko wzięli jedną, to 10 zł. No to 2 zł różnicy. Tu jest jakaś limitowana edycja Daisy. Jakieś perfumowane. Coś tu pisze? Nie, po prostu pisze suchy szampon do włosów i sposób użycia.
To jakiś po prostu limitowanej edycji z firmy Shelley. Nie wiem, czy to się tak mówi. A druga to jest chyba na stałe w ofercie, bo nie ma tego, że limitowana edycja. Blush. I to jakiś pewnie będzie słodki zapach kwiatowy, może, nie wiem. Także dwa takie suche szampony. I jeszcze z nie, to nie było z Ekszyna. To było z Dilza. Przepraszam, pomyliłam się. To było z Dilza. I z Dilza jeszcze wzięłam tą pastę do zębów Aqua Fresh. To jest jakaś, nie wiem, menta fresh. Odświeżenie fresh minty, nie wiem. 100 ml, taka z pompeczką Airless. Tak, pewnie już będziecie widzieli film z Denkiem marcowym, gdzie właśnie zdenkowałam taką pastę i byłam zachwycona. Pod tym względem, że łatwo się ją aplikuje, zużywa się do końca. Super. I ostatnio właśnie jak byłam w Dilzie, patrzę, że znowu jest ta pasta i wzięłam. Ona kosztowała 10 zł. I że teraz pokażę Wam zakupy z Ekszyna tym razem, tak? I z Ekszyna w sumie mam tylko jedną rzecz. Tak, jedną rzecz. A mianowicie nową paletkę cieni z Max & More o nazwie Sparkle. Sparkle, Sparkling, Sparkly, nie wiem. 21 cieni. Tak się przedstawia w środku. Tym razem nie ma tutaj lustereczka. A cienie się przedstawiają tak. Uważam, że takie uniwersalne. Są tu takie trochę brązy. Różowego trochę. Fiolet nawet. Także ciekawa kolorystyka. Jak zwykle wszystkie maty mają, nie wiem, czy to będzie widać, takie wytłoczenia, gwiazdki. Tak jak zresztą ta paleta jest taka trochę gwiazdkowa. Także takie gwiazdki ma, a błyski są gładkie. Jak wiecie, ja lubię te paletki z Ekszyna. Ona kosztowała 20 zł bez paru groszy. Także bardzo tanio. Będziemy ją testować. Jak będziecie chcieli film makijażowy z tą paletką, to napiszcie w komentarzu. I jeszcze tak, mam dwie rzeczy jeszcze z Lidla. Nie pokazałam. Wyszła jakaś nowość z Cien. Żel do mycia twarzy z witaminą C. Oczyszcza głęboko pory i rewitalizuje skórę z ekstraktem ze skórki pomarańczy i owoców aceroli. Minimum 98% składników pochodzenia naturalnego. Także bardzo ciekawy żel, 150 ml. Ja go kupiłam za 9 zł. W gazetce widziałam, że miały być też jeszcze kremy do twarzy z witaminą C, ale nie było. Były tylko żel. Także może następnym razem, jak będę w Lidlu i byłyby te kremy, to bym jeszcze wzięła do przetestowania. Tutaj mam peeling cukrowy, trychologiczny, wegański arbuz. O my gosh, nie przeczytałam, że to jest arbuz. A ja nienawidzę arbuza w kosmetykach i w ogóle owocu do jedzenia, zapach mnie odrzuca. Kurczę. Z firmy Heiry Land. I on był na wyprzedaży z pomarańczową metką, że tak powiem. I go kupiłam za 7 zł. 24 grosze. Ale kurczę, arbuz. Czekaj, otworzymy, żeby go powąchać. 125 ml. O.
w nim zrobię. Ma zapach arbuza. Świeżego takiego. Kurczę, no nie zwróciłam uwagi, że to jest arbuz. No nie wiem. Pomyślę, co z nim zrobię, ale taki w Lidlu na wyprzedaży peeling cukrowy dorwałam. I teraz pokażę Shinseya jedna rzecz, a właściwie to taki podkład. Tu coś pisze. Podkład nawilżający, kryjący długotrwały, naturalny efekt, kwas hialuronowy, kompleks witamin A, C, E, pantenol, allantoina. Były 4 odcienie, ja mam 2. Jedynki nie było w ogóle, było sporo 4, ale ona była bardzo ciemna. 3 też było, 2 to tak już parę. Za 6,99 taki podkład. 30 ml. Clean Girl Skin Shinseya. Jakbyście chcieli test tego podkładu, to napiszcie mi, to też mogę nakręcić taki film. No, 7 zł podkład, to wzięłam go, żeby właśnie przetestować. Jakbyście chcieli film, to też mogę nagrać. I tutaj z Biedronce padłam na chwilę po jedną rzecz, oczywiście zobaczyłam, że jest podkład z Perfekty Bubble Tea, dzika jagoda, herbata, kombucha, lekki podkład nawilżający z mikrokuleczkami witaminowymi. Ja wziąłam w odcieniu light i ten podkład... Przeczytam wam w ogóle, co tu z tyłu pisze. Hej, na pewno znasz pyszne napoje herbaciano-owocowe Bubble Tea. Teraz czas na lekki podkład nawilżający, inspirowany tymi smakowitymi napojami. Czyli będzie pachniało tym? Ciekawe. Podkład nie tworzy efektu maski, idealnie się dopasowuje i ujednolica kolor cery, pozostając na twojej buzi przez cały dzień. Twoje Bubble Tea to herbata kombucha pozyskiwana w wyniku fermentacji słodkiej czarnej herbaty, bogatej w witaminy, wygładzi twoją cerę. Dzika jagoda doda buzi zdrowego blasku. Mikrokuleczki witaminowe, czyli liposomy transportujące w głębsze warstwy skóry cenne cząsteczki takie jak witamina C i prowitamina B5, zapewniają cudowne odżywienie i regenerację. Have Bubble Fun. No ciekawy opis, też 30 ml i był za 12,99. Były chyba 3 odcienie, ja wziąłam ten najjaśniejszy. Był light, neutral i jeszcze jakiś, ale to już było dla mnie za ciemne. Także też wziąłam go do przetestowania, jakbyście chcieli test. Wiem, że to na pewno nie jest żadna nowość, że to już pewnie dawno wyszło. Ale ja dopiero teraz dorwałam go. Także napiszcie, czy chcielibyście test. No i oczywiście ostatnia rzecz. Na Allegro kupiłam paletkę. Pokazuję wam do góry nogami. Z I Love Revolution. Jak wiecie, ja się zakochałam w tych paletkach z I Love Revolution. To jest taka mini wersja. I jest to wersja Choc Orange. Tak wygląda. No słodkie opakowanie, pomarańczowa i tutaj ciemna czekolada. Zobaczymy, jak ona w środku wygląda. Tutaj na górze ma lusterko, tu folijka i tak wyglądają w środku kolorki. Także bardzo ciekawe. Tutaj są trochę takie brązy, trochę pomarańczu, różu, tu złotego, tu różowego, tu jakiś taki ciemny. No, ciekawa paletka. I ona kosztowała mnie 17 zł na Allegro, także
niedroga była, to się skusiłam. I to byłoby na tyle w tym dzisiejszym filmie. No, niezadowolona jestem z tego, bo ja tego raczej chyba nie użyję, więc pewnie komuś go podaruję. No, moje niedopatrzenie. A tak ogółem to ciekawe zakupy. Nieduże, co miesiąc nie będzie jakichś wielkich zakupów, ale jakieś tam zawsze będą. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście jakieś testy właśnie tych podkładów, tej paletki. A ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!